Jak będą wyglądać nadchodzące miesiące? Co z cenami walut obcych? Jak będzie zachowywał się rynek nieruchomości? O ile wzrosną rachunki i ceny żywności w sklepach? Czy inflacja w końcu się zatrzyma? Jest wiele pytań, które zadaje sobie każdy z nas. W dzisiejszym wideo postaramy się przyjrzeć aktualnej sytuacji w naszym kraju, jak i na świecie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli miałbym jednym zdaniem podsumować obecną sytuację gospodarczą, to byłoby to stwierdzenie: jest źle i najprawdopodobniej będzie jeszcze gorzej. Inflacja nie zwalnia i zamiast wypłaszczenia trendu pod koniec roku, jak to jeszcze na początku 2022 zapowiadali szumnie eksperci, wspina się na kolejne maksima. Coraz częściej mówi się, że pod koniec tego roku ma ona wynieść przeszło 20%. Wcale jednak się nie zdziwię, kiedy zobaczymy jeszcze lepszy wynik. Kolejne programy pomocowe, które płyną wartkim strumieniem od strony rządu, pogarszają jedynie sytuację i sprawiają, że nasza waluta słabnie w oczach. Cóż się jednak dziwić, skoro władza zamiast zaciskać pasa, coraz wpada na pomysł ratowania kolejnych grup społecznych. Najnowszym pomysłem rządu jest zamrożenie cen energii w 2023 roku dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą określonej z góry liczby kilowatogodzin i pozostawienie ich na poziomie aktualnych. Koszt tego jednego tylko zabiegu to 23 miliardy złotych, czyli około połowę tego, co wydajemy co roku na program 500+. Cóż się jednak dziwić, rok 2023 to rok wyborów i drakońskie rachunki za prąd, jakie płaciliby Polacy, mogłyby znacząco przełożyć się na spadek poparcia partii rządzącej. Co jednak stanie się w 2024 roku, kiedy preferencyjne warunki przestaną obowiązywać i kto zapłaci za ten program socjalny, tego głośno nie mówi już nikt. Wszystkie dodatki socjalne odbiją się nam czkawką i to, że teraz otrzymamy wsparcie w postaci czy to dofinansowania naszych rachunków, czy dopłat do węgla w niedalekiej przyszłości, doprowadzi do jeszcze gorszego stanu rzeczy. Już teraz widać pierwsze owoce tych zabiegów. Kurs dolara bije kolejne rekordy i z hukiem przebił granicę 5 zł, a akurat cena tej waluty przekłada się na ceny ogromnej ilości dóbr importowanych przez nasz kraj, chociażby z Chin. Jeżeli amerykańska waluta nie przestanie rosnąć, to szykuje nam się prawdziwa drożyzna, a wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że ten stan rzeczy nie będzie się zmieniał. Fed podnosi stopy procentowe i na chwilę obecną deklaruje, że chce zbić inflację do bezpiecznych poziomów. W takim otoczeniu dolar postrzegany jest jako bezpieczne aktywo i coraz chętniej jest on kupowany przez inwestorów. Wprost przeciwnie do polskiej złotóweczki. Cóż się jednak dziwić, skoro Rada Polityki Pieniężnej za wszelką cenę chce rozdmuchać inflację i maksymalnie rozciągnąć ją w czasie. Poziom stóp procentowych na poziomie 6,75% przy inflacji przekraczającej 16% sprawia, że tego typu działania nie pozwalają na skuteczne zduszenie inflacji. Co się jednak stanie, gdy ta polityka będzie prowadzona na dłuższą metę? W sierpniu 2021 roku inflacja wynosiła 5,5%. Dziś jest to ponad 16%. Na jakim poziomie będziemy za rok? Wszyscy eksperci zgodnie mówią, że inflacja jest przejściowa i w przyszłym roku zacznie spadać. To samo mówili jednak na początku tego roku. Firmy w 2023 roku będą musiały zapłacić znacznie więcej za energię, a to przełoży się na jeszcze większy wzrost cen towarów i usług. Wzrost cen to spadek konsumpcji i zmniejszenie sprzedaży. To z kolei rozpocznie cykl zwolnień i recesję w naszym kraju. Jeżeli dołożymy do tego drogiego dolara, to mówienie o spadku inflacji jest pobożnym życzeniem ludzi, którzy chcą uspokoić nastroje społeczne. Na nieszczęście rządzących wszystko to przypada na rok wyborczy. Rada Polityki Pieniężnej ma więc nie lada problem. Dalej podnosić kosmetycznie stopy procentowe i zmagać się z rosnącą inflacją, czy radykalnie zmienić swoje nastawienie i szybko podnieść stopy procentowe do poziomów co najmniej dwa razy wyższych niż stan obecny. I w jednym, i w drugim przypadku postąpi źle. Pozostawiając stan rzeczy samemu sobie, rozdmucha jeszcze bardziej inflację. Podnosząc z kolei radykalnie stopy procentowe, wywoła ogromne niezadowolenie społeczne. Możemy sobie tylko wyobrazić, co zrobiłyby osoby z kredytami hipotecznymi, gdyby ich rata urosła dwukrotnie tyle.
Rządzący są więc w kropce i raczej skłaniają się do pozostawienia spraw samemu sobie, licząc, że jakoś to będzie, i od czasu do czasu gasząc wybuchające pożary kolejnymi socjalnymi podarunkami. Jest to oczywiście droga donikąd, która wpędzi nasz kraj w jeszcze większe kłopoty. To jednak nie interesuje rządzących, dopóki są u steru władzy. Na horyzoncie widać jednak czarne chmury. Jeżeli popatrzymy globalnie na gospodarkę, to nie widać tutaj pozytywnych informacji. Stany Zjednoczone przynajmniej na razie chcą zaciskać pasa, a to oznacza, że również i nasze rodzime podwórko będzie cierpieć. Jeżeli indeksy za oceanem zanurkują jeszcze głębiej, pociągną za sobą inne rynki, wywołując tym samym globalną recesję. Ponadto kryzys energetyczny dotyka każdą branżę i winduje ceny do góry. W związku z tym, dopóki sytuacja na tych polach się nie uspokoi, nie mamy co liczyć na poprawę koniunktury. Pytanie, które trapi wielu inwestorów, to fakt, ile jeszcze będzie trwało zaciskanie pasa przez banki centralne i czy te wrócą do dodruku pieniądza i skupowania aktywów z rynku. Znakomita większość ekspertów jest zdania, że dodruk ze strony banków centralnych wróci i sytuacja na powrót się uspokoi. Czy jednak tak się stanie? Co w przypadku, kiedy kryzys gospodarczy dopiero się zaczyna? Ten rok przecież był dla wielu ludzi niezwykle trudny. Wiele osób musiało zmierzyć się ze znaczącym wzrostem wydatków na rachunki, żywność czy spłatę kredytu hipotecznego, o ile takowy posiadali. Jeżeli do tego dodamy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, okaże się, że Polacy wydają znacznie więcej pieniędzy niż jeszcze rok temu. To z kolei prowadzi do zubożenia społeczeństwa, zaprzestania inwestycji i drenażu zgromadzonych oszczędności. To jednak tylko jedna strona medalu. Drugą jest dług, który zaciąga państwo w imieniu swoich obywateli, a ten rośnie z każdym dniem i za każdym socjalnym upominkiem. Jak wszyscy wiedzą, każde zobowiązanie trzeba zwrócić z odsetkami, a obsługa długu z miesiąca na miesiąc ciąży naszemu krajowi coraz bardziej. W takim otoczeniu inwestorzy niechętnie chcą pożyczać pieniądze na nowe wydatki rządu, a jeżeli chcą to robić, to procent musi być odpowiednio wysoki. Tak też nakręca się spirala długu publicznego, który jest tykającą bombą. Jak więc widzicie, w naszym kraju nie dzieje się najlepiej. Nadchodząca zima jest wisienką na całym tym torcie i będzie prawdziwym testem dla naszego kraju. Dlatego tak ważnym jest, aby po pierwsze zdać sobie sprawę, w jakim aktualnie położeniu jesteśmy i co czeka nas w przyszłych miesiącach. Bez świadomości tego, jak decyzje rządzących wpływają na nasze finanse, nie będziemy mogli reagować dostatecznie szybko na zmieniającą się sytuację. Dlatego zachęcam Was serdecznie przede wszystkim do edukacji. Na tym kanale znajdziecie masę darmowej wiedzy na temat finansów. Człowiek wyedukowany to człowiek świadomy zagrożeń i łączący szybko fakty ze sobą. Wystarczy nieco poczytać, aby wiedzieć, że podnoszenie stóp procentowych hamuje akcję kredytową, a to wpływa na zmniejszenie popytu na nieruchomości i wzrost rat kredytów. Wstrzymanie importu węgla z Rosji przekłada się na braki węgla w naszym kraju. Wzrost cen paliw czy energii przekłada się z kolei na wzrost wszystkich dóbr i usług itd. itd. Wiedza jest więc tym, czego każdy z nas potrzebuje najbardziej. Zachęcam Was więc raz jeszcze do edukacji, jak również podesłania tego materiału swoim znajomym. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i dał Wam wartość. Zachęcam Was serdecznie do lajkowania, komentowania, a także subskrypcji tego kanału. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.